Dobry, Radek Rożniata, witam serdecznie wszystkich. Jesteśmy dzisiaj w sąsiednim oddziale moim, w oddziale Żory, gdzie pan Sojka Herbert od 3 lat lotuje z powodzeniem moimi gołębiami. Postanowił sprzedać kilka gołębi późnych i po prostu chcę swoim nazwiskiem, że tak powiem, mu pomóc, bo uważam, że te gołębie są bardzo dobre. Pan Sojka lotuje w oddziale i w rejonie, w którym się składa jeden z większych rejonów w Polsce, gdzie mamy 7 oddziałów, ponad 450 hodowców. W tym roku ma najlepszego gołębia rejonu. Jest to czerwona samica 100% z moich gołębi. Ponadto ten gołąb jest najlepszym lotnikiem w kategorii A, B, C i D w oddziale. A w maratonie jest siostra, tak? Jej siostra pełna 100% jest najlepszym lotnikiem w maratonie. Na aukcji będą gołębie z rodziny tej czerwonej samicy, będą gołębie po niej, gołębie zimbredowane, czyli samica razy jej ojciec. Będą także gołębie po ich siostrach, po bratach, półbracie, półsiostry. No, będzie widać po rodowodach. Naprawdę fajne gołębie, dlatego ja tu jestem, bo nie ma się czego wstydzić. No, pan Herbert lotuje od 3 lat moimi gołębiami. Zresztą roku miałem mistrza na modę. No, od 2 lat jest mistrzem. Może ja tutaj tak wtrącę się, jakby można powiedzieć, jak w ogóle wasza historia się zaczęła? Skąd w ogóle pomysł, żeby właśnie pan Herbert kupił gołębie od ciebie? Jak w ogóle sukces się zaczął? Bo zobaczmy, że pan tutaj lotuje gołębiami ponad 20 lat, tak? Czy 30 nawet lat, tak? Dużo mówię. A kiedy twoje gołębie weszły do tej hodowli, to ty sam byłeś zaskoczony, jaką ilość te gołębie robią konkursów, gdzie, jakbym ja to nazwał, uczyłem się rozmistrza, tak? No, można tak powiedzieć. No to nie wiem, to musi pan Herbert sam powiedzieć, czemu do mnie przyszedł, nie? No dlatego ja w naszym oddziele, no, skoplowaliśmy się i byłem raz u ciebie, no i spodobały mi się plaki. Ja lotowałem, wszyscy wiedzą, że lotowałem kiedyś w Żorach. Rozmawialiśmy, pan Sojka widział, jak moje gołębie lecą. Przyjechał kilka razy do mnie, oglądał gołębie, no i postanowił kupić. Przez chyba rok czy 2 lata nie mieliśmy kontaktu. I ja tam kiedyś listy oglądałem i patrzę, mówię, facet fajnie leci. No, zacząłem do niego dzwonić i się pytać, o co chodzi. Czyli pan Sojka mówi, przyjedź kiedyś pogadać. No to przyjechałem. Poszliśmy pooglądać gołębie, się okazało, że usunął wszystkie inne gołębie, zostawił tylko te moje, naciągnął sobie późnych młodych, po nich chował. No i z roku na rok coraz lepiej. Hodowla jest bardzo mała. Jest 33 pary są do lotu, tak? W rozpłodzie jest ile par? 9 par. 9 par w rozpłodzie. No ogólnie 60 gołębi jest na całej hodowli. No, czyli samic, samców w gołębiku rozpłodowym, lotowym, młodych. Z młodymi łącznie wszystkich gołębi jest 60, więc zobaczmy hodowcy. My jak tu przyjechaliśmy, to w ogóle, że te 8 gołębi trafi na aukcję, to jest sukces, tak? No i co? No i w tym roku 73%, nie? No, 32 młode uciągnięte do lotu. Do lotu poszło 28 młodych. Mistrz oddziału, drugi wynik w okręgu. Ja nigdy tak wysoko nie byłem. No tylko przyklaskiwać i pierwsze gołębie na oddział. No, pierwsze? No, 3 najlepsze lotniki oddziału, no. Tak? No, no super, nie? 32 w Polsce. 32 w Polsce wynik. Co jeszcze trzeba zaznaczyć? Rejon, w którym jest ta samica, ona w zeszłym roku też wygrała 2 500, w tym roku wygrała 1 500, ale też fajnie szpicowo z innych lotów siadała. Na 13 lotów, 13 konkursów, a trzeba zaznaczyć, że w tym rejonie lotują naprawdę silni hodowcy. To są Wiosna, Barczyk, Michalski, Piotrowski. I oni mają naprawdę duże hodowle. To nie są hodowle, gdzie są gołębi po 30 do lotu, tylko jest po 100 gołębi do lotu. A tu na stare ile jest podane? Ja? No. Ja powyżej 25 gołębi, 30. No, 25 do 30 gołębi jest składanych na lot, no i w tych gołębiach jest najlepszy lotnik rejonu. Ale to jest właśnie, ja mam jeszcze hodowca, tak zdradzę, że to jest tą największą taką może ciekawostką, czy takim sukcesem, że to są w sumie twoje gołębie. No, 100% jest gołębi Radosława Rożniaty z ich twoich najważniejszych linii, czyli tak te gołębie, które u ciebie lecą, Radek, to i lecą u pana Herberta, tak? Tak, no. I no to procentuje to, że ja sprzedaję najlepsze gołębie, nie? To no, staram się sprzedawać najlepsze gołębie, bo do głowy im nie wejdę.
ale no, staram się tak robić i widać, że to procentuje. Nie? I, no, w tym roku tutaj też w okolicy można powiedzieć najlepszy lotnik oddziału Orzesze też jest 100% gołąb ode mnie, jest on na mojej obrączce. Najlepszy roczny lotnik oddziału Orzesze jest 50% mojej krwi, jest to drugi najlepszy lotnik w rejonie. 18 drużyna w C w Polsce, są to też gołębie z mojej krwi. Druga drużyna w kategorii A okręgu Piła, to są też 100% moje gołębie. No, no tych referencji jest dużo. Siódmy as na wspólnym gołębniku Kosakowo też jest gołąb z moich krwi. No mogę tu tak nie wiem, z godzinę wymieniać i to fajny jest odzew od tych ludzi. Ludzie wracają, rozmawiają, cieszą się tym sportem i chyba o to w tym chodzi, nie? A nie żeby tylko sprzedać to, co nie pasuje. Przede wszystkim, pamiętaj Radek, u Ciebie plusem i to, co zawsze ja podkreślam, jest to, że Ty sprzedajesz pojedyncze gołębie w skali roku, może Ty gołębie 15-20, ale gołębie, które przede wszystkim dajesz hodowcom od serca. I to właśnie, to Pan Herbert też na pewno potwierdzi. Kiedy Pan pojechał do Radosława, to od razu Pan wszystkie swoje gołębie zlikwidował i postawił Pan 100% na hodowlę Radosława, tak? Tak jest. No, no. Tu wydolność gołębnika... Bo... Wieczór, że to trzeba tak zrobić, bo... Te, tam nie ale w ogóle różnica w gołębiach, prawda? No, to samo się inaczej gołębie inaczej no, wyglądały, tak? I wygląd gołębi i szybkość gołębi w ogóle. 73% jest wydolność gołębnika po lotach młodych. Po lotach młodych. No to nie wiem, czy ktoś tak ma. Ciekawostka, to co się dzisiaj śmialiśmy. Ty gołębie zwodujesz zimowe, ty gołębie przygotowujesz, ty gołębie młodymi żyjesz. Pan Herbert gołębie tylko tak, to się śmialiśmy, tylko włożył do naloty. W ogóle przy nich bał o co chodzi. Tam patrzył tylko, jak gołębie latają koło podwórka i taki wynik był. Tak, a ja tu przyjeżdżam, wkręcił, przyjeżdżam tak? Kiedyś na podwórko i tu przez telefon mówię, co robić. A trenuję młode, ja tu wjeżdżam, a... Siedzi na ławce, gołębie siedzą na dachu, on robi trening, nie? A wkłada na lot, gołębie siadają szpicowo i myślę, to jest takie proste podejście do gołębi. Karma, czysta woda, nie ma za dużo kombinacji. Czyli da się lotować gołębiami z małej hodowli, małą ilością gołębi. Tu jeszcze zaznaczę, że córka tak, tej czerwonej, najlepszej lotniczki w rejonu, ona jest teraz dwuletnia? Dwuletnia była. Dwuletnia, wygrała. 11 konkursów zrobiła. 11 konkursów zrobiła. I była z Szulingenu raz pierwsza, raz ósma na oddział. No, na oddział była raz pierwsza, raz ósma. Lecą te gołębie maratony. Lecą i da się, tylko no, trzeba je wkładać. Ja nie daję gołębi swoich na maratony, no bo mnie nie interesuje mnie na razie maraton, bo mam małe stado. No, chcę mieć 3-4-letnie gołębie, jak będę miał taką ekipę, że będę w B, nie do pokonania, to wtedy będę te gołębie próbował swoje na maratony. Na razie nie chcę, no ale tu kolega wkłada te gołębie i z powodzeniem. Za chwilę pojedziemy i zrobimy też materiał na wystawie okręgowej, gdzie są gołębie pana Herberta wystawione, gdzie pokażemy, jakie mają wyniki, jakie mają oceny w standardzie i w sporcie. A tu mamy kilka gołębi, nie będziemy wszystkich pokazywać, będą widoczne na aukcji. To jest akurat gołąb po lotniczce, po tej czerwonej najlepszej lotniczce oddziału. Piękne oko. Gołąb późny nie jest jeszcze spierzony, można zobaczyć jak wygląda skrzydło. Bardzo fajny gołąb, dobrze umięśniony, spięty. A pan Herbert trzyma w ręku siostrę z gniazda najlepszego lotnika oddziału. Tak. Tego roku. Nie, nie to na młode. Na młode, nie? Czyli okay. Oddział. Ona była też lotowana, czy nie? Była, tak? Była. Była nawet była z drugiego lotu, u mnie, nie? No, z drugiego lotu. Trzy razy była w koszu. Trzy razy była w koszu, druga była na oddział. Z drugiego lotu na młode była pierwsza na gołębniku. Tak, bezcenne pytanie Radka, kiedy zapytał pana Herberta, dlaczego on sprzedaje tego gołębia. No bo jak, gołąb, który jest lotowany i tak dalej, a Radek się oczy, i dlaczego on wyglądaje na aukcję? No dlaczego? No za dużo gołębi po co więcej. 60 gołębi. 60 gołębi? No, za dużo gołębi. No dobra, ja bym lotował, ja bym półkę wyrzeźbił, coś bym robił, ale tu jest za dużo gołębi. Dlatego też na aukcji jest więcej samic, no bo tutaj, jest dużo więcej... 600, a nie 60. No, jest więcej samic i nie. Dlatego jest jakaś tam sprzedaż, nie? Pamiętajcie, bardzo wyjątkowa hodowla. Pan Herbert jest też osobą, która ile? 40 lat ma styczność ze stolarium, tak? Ze stolarstwem. Tak? Do 47. 47 lat. Zakończył tą karierę dwa lata temu, czy rok temu? Dwa lata temu. I teraz może tymi gołębiami się zajmować i ze stolarni się teraz
zrobiło bardziej jakby biuro posiedzeń najlepszych hodowców z oddziału, tak? Gdzie po prostu tutaj koledzy przychodzą na pogawędki, jakieś tam decyzje o różnych poradach i tak dalej. Ale pamiętajcie hodowcy, że takie 8 gołębi mi się wydaje, że to jest strzał w dziesiątkę, bo Radek, ty jesteś osobą jedyną chyba w Polsce, gdzie u ciebie na gołębi hodowca nawet czekają po 3 lata, z tego względu, że ty nie jesteś farmerem, gdzie wiesz, hodujesz tych gołębi dużo, masz pojedyncze sztuki tych gołębi i hodowcy, wiesz, to co u mnie zawsze potwierdzają, wiesz, że dzwonią do ciebie i u ciebie na gołębia trzeba 2-3 lata czekać, żeby coś fajnego dostać w ogóle, tak? Po prostu jak to pan powiedział mi, że chce sprzedać te młode, to ja nie chciałem, żeby te gołębie poszły po 200-300 zł, bo uważam, że są dużo więcej warte. No i też chcę, żeby trafiły w jakieś fajne ręce i żeby ktoś o te gołębie dbał, a na pewno się będzie nimi cieszył. Dokładnie. Robimy tutaj stoklatkę, a wyjeżdżamy na wystawę tą rejonową, przepraszam, okręgową, okay. Tutaj do Żor. Do Łazic. Do Żor. Do Łazic. Do Łazic. Do Łazic, dobra. Na wystawę okręgu Katowice, tam na pewno będzie dużo kolegów z okręgu. Będzie dużo fajnych gołębi. Wiktor na pewno tam coś jeszcze dokręci. Pokażemy rodzeństwo tych gołębi, które jest na aukcji, czyli braty, siostry, półbraty, półsiostry. Tak jakie mają wyniki, jakie mają oceny w standardzie. Dokładnie. Dziękuję. I tam przyjeżdżamy i tam będziemy to prezentować. Zapraszam do nas pierwszego wicemistrza. Herbert Sojka, oddział Żory. Pierwszym wicemistrzem regionu w kategorii GMP Młode został kolega Sojka Herbert, oddział Żory, okręg Katowice. Gołębia w rejonie ziemi rybnickiej na 13 lotów, 13 konkursów. Gołąb w swojej historii był 3 razy pierwszy i to z 500. Gołębie, które właśnie są na aukcji, są z tej rodziny. Mhm. A jakby panie Herbercie, można powiedzieć, to ten gołąb jest ten gołąb, który tu jest w klatce, to jest 100% gołąb z Radkorosza. Z tego czerwonego? Tak. I siwki z Rumunii. No, a Radek, to są co za gołębie? Nie było gołębie. Matka jest 100% szarlaken, z gołąb z Rumunii przywieziony, a ojciec jest po mojej lotniczce 7331, też znanego gołębia tutaj w okolicy. Czerwony gołąb, którego na jednym z filmów, chyba na pierwszym, też go pokazuję. Jeden z tych gołębi młodych, które tutaj mamy, jest po siostrze tej lotniczki, którą przed chwilą pokazywaliśmy. Też, jak widać, rodzina tej czerwonej. Tutaj też zaznaczmy, że te dwa gołębie, które tu widzimy, tego czerwonego i takiego połowo nakrapianego, to są właśnie gołębie od pana Herberta, a to są te gołębie, które też przyczyniły się do tego mistrzostwa w okręgu. To jest najlepszy indywidualny, najlepszy. Ten czerwony kwist jest najlepszym lotnikiem oddziału, tak? Koeficjent najlepszy. Ma najlepszy koeficjent, tak, w oddziale, on ma 10 ma koeficjent, no nie jest to jakiś koeficjent wielki, że tam na gołębie młode, ale po prostu u pana Herberta w oddziale nie ma dużo hodowców. Kolejny gołąb z drużyny młodych od pana Sojki, też z linii tej czerwonej. Zapraszamy na aukcję, która będzie na portalu Wiktora, Bigger Book. Będą fajne gołębie wyselekcjonowane, które swoim nazwiskiem wyfilmują. Przede wszystkim 8 wspaniałych gołębi, a tym bardziej, że pan Herbert to jest osoba, która ciężką pracą do tego doszła sukcesu, bo w krótkim czasie, można by powiedzieć, osiągnął to, co niektórzy by chcieli osiągnąć przez wiele lat, dążąc do tego, tak? W regionie też jest drugim, tu widzimy te puchary, jest drugi mistrz okręgu Katowice, jest też drugi w regionie. Także nic, zapraszamy na tę aukcję, kilkanaście takich będzie fajnych gołębi, pan Herbert na pewno będzie tutaj szczęśliwy, gdy ktoś z hodowców doceni te gołębie, bo to są gołębie, które na pewno nie chcą dać na zmarnowanie, gołębie, które przede wszystkim doceni każdy jeden hodowca w Polsce, nawet najlepszy.
zapraszamy. Dziękujemy. Dobry lot. Dobry lot.